Cześć. Jest to nagranie wprowadzające do frameworka Ionic, technologii do tworzenia hybrydowych aplikacji na różne platformy. Ja nazywam się Emil Juchnikowski, na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Ioniku i Angularze po backend przy użyciu Node.js i bazy MongoDB. Tutaj macie kontakt do mnie. Nagranie podzieliłem na trzy części. Najpierw postaram się ogólnie wytłumaczyć, z czego składa się, czym jest oraz jak działa Ionic. Później opiszę, jakie są zarówno plusy i minusy tego rozwiązania, kiedy powinniśmy, a kiedy nie używać tego narzędzia. Na sam koniec omówię sposób licencjonowania tego frameworka. Opiszę, co daje nam bezpłatnie, a jest tego sporo, a za co musimy zapłacić. Według mnie najprostszym zobrazowaniem ekosystemu Ionica jest podzielenie go na dwie części. Z jednej strony mamy zestaw narzędzi pozwalający deweloperowi w łatwy, szybki sposób stworzyć aplikacje mobilne na wiele platform. Z drugiej strony jest zestaw usług, które automatyzują, przyspieszają, zwiększają produktywność aplikacji dzięki przeniesieniu pracy przy aplikacji w chmurę Ionica. W skład narzędzi wchodzą zestaw gotowych komponentów standardowo używanych w aplikacjach mobilnych, takich jak listy, formularze, przyciski, menu itd. Natywne interfejsy są to gotowe rozwiązania do połączenia hybrydowej aplikacji z natywną częścią API urządzenia oraz zewnętrznymi usługami. Ionic pozwala w swój specyficzny sposób stylować aplikacje. Udostępnia generatory kolorów do aplikacji. Oczywiście możemy też aplikację stylować CSS-ami, tak jak stronę internetową. Mamy też gotowe CLI, które jest potrzebne do tworzenia projektów, dodawania pluginów. Możemy zautomatyzować część developmentu przez generowanie kodu z CLI. Narzędzie jest nadzbiorem CLI angularowego, dlatego możemy używać funkcjonalności z tej technologii. Stencil.js jest to narzędzie ułatwiające pracę z Web Components, komponentami, które robią się już standardem w technologiach webowych. Użycie Web Components otworzyło możliwość wyjścia Ionica poza Angulara, ponieważ w wersjach przed czwartą całe narzędzie było oparte o komponenty angularowe, a teraz zostały te komponenty przepisane właśnie przy pomocy Stencil.js, dzięki czemu aplikacja jest dużo lżejsza. Jeżeli chcemy korzystać z Stencil.js bez reszty Ionica, też możemy to robić. Jest to całkiem odseparowane narzędzie. Capacitor jest to narzędzie, które odpowiada za kompilowanie kodu do natywnej aplikacji. Jest ono konkurencją dla narzędzia zewnętrznego spoza ekosystemu Ionica Cordowy od Apache, na którym do tej pory były aplikacje Ionicowe. Bardziej zaprezentuję na późniejszym slajdzie, za co odpowiada zarówno teraz Capacitor, a przedtem Cordowa. W tej chwili wszystkie usługi Ionica są zebrane do jednego worka, jako usługa o nazwie AppFlow. Jest to usługa typu Continuous Integrations dla DevOpsów. Kiedyś to były odrębne produkty. W skład tej technologii wchodzą Live Updates. Jest to usługa, która pozwala na aktualizację aplikacji podczas jej pracy. Native Builds. Jest to narzędzie do budowania w chmurze aplikacji. Przydaje się bardzo, jak na przykład chcemy zrobić aplikację na iOS-a,
a pracujemy na systemie z Windowsem albo Linuxem. Wszystkie hybrydowe i natywne aplikacje pod iOS-a muszą być budowane na systemie Apple'owym. Możemy też budować w tym narzędziu różne procesy CI. Jak działa Ionic? Programista pisze kod w JavaScript, HTML, CSS jak normalną stronę internetową. Później podczas kompilacji ten kod jest osadzony w przeglądarce internetowej na danej platformie. A ta przeglądarka jest później uruchomiona pełnoekranowo jako aplikacja natywna, dzięki czemu użytkownik końcowy pracuje jak z zwykłą natywną aplikacją. I właśnie za ten proces w tym momencie odpowiada kapacitor, a przedtem odpowiadało Cordova za osadzanie tej aplikacji w przeglądarce i później uruchamianiu jako zwykła natywna aplikacja. Jakie są główne zalety takiego podejścia hybrydowego? Programista na co dzień pracujący w technologiach webowych może w szybki, niewymagający dużej wiedzy sposób dostarczyć aplikacje mobilne. Pisząc jeden kod, mamy aplikacje na iOS-a, Androida, systemy desktopowe, ale i też i stronę internetową. Jest dużo gotowych rozwiązań, zarówno jako komponenty interfejsu użytkownika, jak i pluginy do integracji z systemem, jak i zewnętrznymi usługami, takimi jak Firebase, Facebook itd. Przechodząc do minusów. Z racji, że aplikacja jest tak naprawdę przeglądarką, nie mamy tak wydajnego interfejsu jak aplikacja natywna, więc to rozwiązanie nie nadaje się do bardzo rozbudowanych na przykład gier graficznie, ale już do prostych gier lub rozwiązań biznesowych nadaje się jak najbardziej. Tak naprawdę nie do wszystkich rozwiązań, jeżeli chcielibyśmy napisać aplikację, która bardzo szybko wymienia dużą ilość danych pomiędzy GUI a na przykład bazą danych, to pluginy łączące część natywną z przeglądarką nie będą wyrabiać się. Czyli na przykład aplikacja pokroju Excela już niestety nie może być napisana w tej technologii. Przechodząc już do licencjonowania Ionica, w większości przypadków Ionic jest darmowy. Jednak mamy też płatne komponenty w rozwiązaniu Enterprise. Usługi w Apple'ów są darmowe, ale z limitem wykorzystań, który możemy zwiększyć oczywiście po wykupieniu wyższego planu. Niemniej jednak część płatna Ionica jest w takim modelu, że zaczyna się być potrzebna zazwyczaj dopiero w momencie, kiedy już nasza aplikacja jest na tyle dochodowa, że stać nas już na te opłaty. Dziękuję za obejrzenie materiału i mam nadzieję do zobaczenia w następnych nagraniach.